Cześć, witajcie, ja jestem Nexu. Po wbiciu 1500 AP w górę już jutro publikuję dla was kolejny materiał na tym kanale oraz standardowo. Nexu przestrzył na Instagramie, a za każdego followa odwdzięczę się lajkiem pod waszym zdjęciem, także ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Grupa nastolatków jeździ autem w nocy. Nagranie wysłane przez Kali Gram do subreddit Chills Narrator. To dziwne stworzenie, które przykuło uwagę tej grupy, a następnie nastał chaos. Podróżują z prędkością prawie 180 km na godzinę, pędząc autostradą, gdy pasażer rejestruje dziwną postać, stojącą na poboczu drogi. Wygląda jak koza, która stoi na dwóch nogach. Niektórzy zasugerowali, że jest to wycięte z tektury, ale redditor IG Parrish twierdzi, że ten film jest starszy niż YouTube. Jak myślicie, co to może być za stworzenie? Niektórzy ludzie są zwariowani i bawią się w pogoń za duchami. Materiał został opublikowany w serwisie YouTube w 2019 roku w języku arabskim. Mniej więcej chodzi o to, że film jest od poszukiwacza przygód o imieniu Hassan, który wszedł do domu mężczyzny Krish, który zrobił te bardzo przerażające rzeczy. Bynajmniej tak mniej więcej brzmi opis tego filmu. Materiał ukazuje dwóch mężczyzn wędrujących po pustym, opuszczonym budynku. Ciągle słyszą dziwne krzyki i wkrótce zaczynają widzieć cień. W całym klipie mężczyźni widzą cień obracający się w różnych kątach, ilekroć go ścigają i tak tam nic nie ma. W pewnym momencie, gdy jeden z mężczyzn odwraca aparat, upiorna postać ubrana na czarno pojawia się nad jego ramieniem. Zaczyna krzyczeć ze strachu, obraca się i próbuje go schwytać, ale postać znika. Później zauważają postać siedzącą tuż za otwartym oknem i po raz kolejny znika. Sądzę, że nie warto gonić duchy, bo i tak ich nigdy nie złapiemy. Ten materiał jest bardzo niepokojący. Reporterka z mikrofonem zbliża się do małej dziewczynki, która kuca przy ziemi. Kobieta prawdopodobnie pyta dziewczynę, czy wszystko w porządku, a dziewczynka zostaje niepokojąco spokojna. Nagle odwraca twarz do kamery, a ekipa filmowa szybko zaczyna się wycofywać. Gdy mężczyzna obraca kamerę, dziewczynki w tym miejscu już nie ma. Na tym nagraniu możemy zauważyć youtubera, który wskazuje palcem na swoje okno i mówi, że widzi tam pewnego mężczyznę. Gdy było około 21 wieczorem, jego dziecko zauważyło mężczyznę w oknie rodzinnego domu. Gdy weszli do środka, chłopiec cały czas obserwował jadalnię. Powiedział, że był tam mężczyzna w czarnych spodniach, czerwonej koszuli i dużych włosach. Następnie chłopak uderza w lodówkę, powtarzając słowa "był człowiek". Chłopiec wiele razy już go widział i kiwał do niego. Rodzice odkryli mebel o nazwie Unity Carving, wyrzeźbiony z jednego kawałka drewna i wykonany ręcznie w Ghanie. Przypuszczają, że duch może być przywiązany do tego mebla.